Halo, panotki, pozwólcie za na moment. Słuchajcie, bo długo daję, że ten sąsiad, co tu ma od was 100 tirów, że porządne chłopisko, że można do roboty iść. Nigdy w życiu! Za pieruna. Pieruna. Podobno chłop do rany przyjóż. Taki. To jest bydlak. Bydlak. Pierdol... Tak. No i że hojne podobno. Kawał chuje. Kawał chuje. Panie, bo dawniej to nie było tak tych transów jak teraz. A teraz to ani roboty ciężko znaleźć, pani. Ja coś panu powiem. Prosto w oczy, że kiedyś to też było, tylko tak się nie rozprzestrzeniało. Ale jak było? Co pan mówisz? Mówisz pan? Wie pan, ja rozumiem, że to jest szef i ma jakieś tam prawa, nie? Jakie prawa? Jak, panie? Przecież one nie do ruszenia są, kurwa, asy. Ale wie pan, dla nas to chyba lepiej, bo on z bratem prowadzi tę działalność, nie? A i pan jak uważasz? Kobieta i mężczyzna. A dlaczego? Jak dlaczego? No ale jak... To co, no to normalnie, no to panie, no to oba se sam... Oba se tam działają i co, no? We dwóch. To jak? Pedał spedałem? No ludzie, kochane, czy byście nienormalni? Ale panie, przecież to rodzeństwo, to się kochają jak bracia, panie, no to... Jak się kochają? Jak? Łebu chciąć, kurwa, albo rozstrzelić! Hitlera? Co? A pan coś tam w ogóle robił u niego, że tak mówisz? Hitlera? Nie. Niemiec, kurwa, by zrobił, kurwa, lepiej. Ale panie, u nas w Polsce są takie przepisy i nic nie zrobisz, no. Już dawno Majdanek powinny otworzyć. Kurwa. Pierun do krematorium. U nas, panie, jak się żon nie zmieni, to dobra nie będzie. Ja to z tego nic nie widzę dobrego. Bydło pieruńskie. Jo, panie, w 61, jak w Niemczech robił, w gumiokach, to do dzisiaj jeszcze w gumofilcach i ten. I jak z tym rządem i z tymi szefami, to żem się całego chuja dorobił. Taki mamy, kurwa, kraj. I mało tego, panie, lepiej nie będzie.